Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Białecki, jestem aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. W ramach akcji Zostań w domu przenieśmy się na chwilę do pewnego ciepłego kraju, w którym mieszkają ludzie o dosyć specyficznym poczuciu humoru. Efraim Kishon, głowa do pozłoty. Świata jest wielu. Swego czasu miałem ochotę przydzielić ten tytuł pewnemu cypryjskiemu przewodnikowi turystycznemu, który, pokazawszy mi krajobrazowe piękności wyspy, nie mógł potem znaleźć drogi powrotnej. Niech mi pan wierzy zawołał wreszcie zrozpaczony Przysięgam, że wczoraj tu jeszcze była. Później wyprzedził go izraelski policjant drogowy, przydzielony do ekipy zdjęciowej, kręcącej według mego scenariusza film Salach. I jak się będzie nazywał ten film? Zapytał. Salach, odpowiedziałem. Salach, salach, pokręcił głową. Nie, na tym jeszcze nie byłem. Ale i tego super idiotę zdystansował pewien portier hotelowy z Barcelony. Typ ten osiągnął w nierozgarnięciu klasę wręcz światową. Połączyłem się z nim ze swego pokoju telefonem wewnętrznym. Rozmowa prowadzona była w języku angielskim, który on traktował w sposób dość bezceremonialny, a miała przebieg następujący: Rano lecę do Madrytu, zacząłem. Bardzo proszę, niech pan mi zamówi pokój z łazienką. Pan chce zaciękać, że sprawdzę, procia pana, odpowiedział portier i odłożył słuchawkę na bok. Zameldował się po dłuższej chwili. Mnie jest krość U nas wolnego pokoju brak. Pan prosiony spróbować pcieć w tygodniu. Po czym się rozłączył. Zadzwoniłem po raz drugi. Pan mnie źle zrozumiał. Mnie chodzi o pokój w Madrycie, nie tutaj. Mnie jest wielka krość że pan ma tyle kłopot i musi jeszcze raz dzwonić z Madrytu. U nas wolnego pokoju brak. Pan spróbować zechce w trzecim tygodniu. Uno momento, wykrzyknąłem pośpiesznie najlepszą swoją hiszpańszczyzną. Ja nie jestem w Madrycie. Ja chciałbym tylko dostać pokój w Madrycie. prociam pana, ale ten kotel nie jest w Madrycie. Ten kotel jest w Barcelonie. No to ja wiem. A dlaczego pan wie? Bo ja tu mieszkam. Pan Mieczka? Tak, tutaj, u was. Czy pan nie jest ze swoim pokojem szczęśliwy? Jestem bardzo szczęśliwy, ale muszę rano lecieć do Madrytu. Pan pozwoli, ser, ja zaniosę pana bagaż na dół. Świetnie, ale, ale rano, nie teraz. Tak jest, prociam pana, dobranoc, prociam pada. Jeszcze raz położył słuchawkę i jeszcze raz oddzwoniłem do niego. To znowu ja, ten, który jutro leci do Madrytu. Ja prosiłem pana, żeby mi pan zarezerwował pokój z łazienką. Pan prociony zaczekać ser, ja sprawdzę. Przerwa trwała mniej więcej tak długo jak poprzednio. E, już sprawdzone. Nie jest ciekroć procia pana, u nas wszystkie pokoje zajęte. Pan prociony spróbować w przeciągu tygodniu. Ja nie chcę żadnego pokoju w tym hotelu. Ja już mam tutaj pokój. Ja mieszkam w pokoju numer 206. Dwieście? sześć, Chwileczkę, procia pana. Niestety, mi nie jest przykrość, pokój 206 jest zajęty. Oczywiście, że jest zajęty przeze mnie. A pan życzy sobie inny pokój? Nie życzę sobie. Ja jutro rano lecę do Madrytu i chciałbym, żeby mi pan zarezerwował pokój. Na jutro? Na jutro. Pan prociony zaczekać, ser. Ja sprawdzę. Czy z Ładzienką? Tak. Pan ma wielkie szczęście, ser. Ja mam dla pana pokój na jutro. No, pokój dzięki. Pokój dwieście cześć, zwalnia rano. Dziękuję. cię bardzo ci, jedzcie coś, prociopana? Dużą wódkę. Juć podaję ser. Efraim Kishon Rzut oka za kulisy branży piosenkarskiej. Moi łaskawi czytelnicy znają zapewne popularny "Kuki Song, numer dwa wielkiej parady przebojów ubiegłego roku. Nie ma chyba w naszym kraju człowieka, który by nie nucił sobie żwawej melodii tego szlagieru i jego wpadających w ucho słów. Jakże korzystnie odbija ten tekst od innych produktów naszego przemysłu piosenkarskiego. Weźmy chociażby sam refren. Kuki, 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 jesteś słodsza niż sam cukier, twe gorące czarne oczy chcą mi wprost do serca wskoczyć. Kuki, kuki, skończ udrękę. Szmuki, póki weź piosenkę. Taką piękną mam dziewczynę, że ze szczęścia się rozpłynę. Prosta, bezpretensjonalna piosenka, z logicznego i gramatycznego punktu widzenia, może nie bez pewnych usterek, ale za to pełna dziecięco szczerego uczucia i jakże łatwa do zapamiętania. Dlatego całkiem słusznie radio nadaje ją przynajmniej dwa razy dziennie. Słowa są moje. Do tej pory nie pisałem jeszcze ani jednego szlagieru. Po prostu nie wiedziałem, że potrafię. Często przecież tak bywa, że ktoś nie jest świadomy swego talentu. No Bernard Shaw na przykład dopiero jako czterdziestolatek zaczął pisywać swoje sztuki teatralne. A Dawid musiał spotkać aż Goliata, żeby się dowiedzieć, jaki ma talent do strzelania z procy. Prawdopodobnie Nigdy bym nie został tekściarzem, gdyby nie mój zwyczaj kreślenia na papierze różnych bzdurnych figur i słów podczas nudnych rozmów i konferencji. Zdarzyło się to na tarasie kawiarni w Tel Awiwie. Mówiliśmy o amerykańskiej młodzieży, o jej braku ideałów. Dorzuciwszy swoje trzy grosze, zacząłem rysować na papierowej serwetce różne abstrakcyjne figury i opatrywać je równie abstrakcyjnymi podpisami. Kuki, sznuki, puki, tuki. Nagle na serwetce spoczął wzrok siedzącego z nami kompozytora szlagierów Eli Distella. Genialne! Aż się zachłysnął. Absolutny szał! Odciągnął mnie na bok i uzupełnił swoje okrzyki wyjaśnieniem, że uważa te rzucone przeze mnie bez żadnej myśli wyrazy za idealny szkielet szlagierowego tekstu, który wymaga tylko pewnego dopracowania. Radził mi uczynić to niezwłocznie. W każdym tekście jest tylko kilka słów, które docierają do świadomości słuchacza, wyjaśnił. Reszta jest nieważna. O tu na przykład: kuki, sznuki, puki. To wystarcza. A co z tuki ująłem się za ostatnim wyrazem. No trochę jakby odstaje. Puki jest mocniejsze. No, bierz się do roboty. Dotknięty nieco z lekceważeniem tuki, usiadłem jednak przy wolnym stoliku i w ciągu 10 minut napisałem Kuki Song, ten sam, który teraz jest na ustach wszystkich. Distel, usprawiedliwiając się stagnacją panującą chwilowo na rynku, wypłacił mi 500 funtów, co ja ze swej strony uznałem za całkiem przyzwoite wynagrodzenie. Do wściekłych spojrzeń siedzącego z nami tekściarza Uri Ben Patisza nie przywiązywałem żadnej wagi. Następnego dnia dostałem telegram: Oczekuję. 12. Wejście do ścisła tajemnica Ben Patisz. Poszedłem z czystej ciekawości. Ben Patisz zawiązał mi oczy chustką i wciągnął do wozu, po czym ruszyliśmy i przez trzy godziny pędziliśmy w zwariowanym tempie, nie zamieniając ze sobą ani słowa. Gdy auto wreszcie zatrzymało się i Ben Patisz zdjął mi opaskę, staliśmy przed jakąś samotną ruiną w górnej Galilei. Wstąpiliśmy do środka. W zrujnowanym pomieszczeniu oświetlonym płomykiem wątłego kaganka Zgromadzeni wokół spróchniałego fortepianu oczekiwali trzej dalsi lirycy od pop-songów. – Siadaj – rzekł Ben-Patish. i nie, nie obawiaj się. Jesteś między przyjaciółmi. To, co widzisz, jest izraelskim stowarzyszeniem producentów muzyki pop, które w sumie składa się z czterech członków. – Bardzo mi przyjemnie – Skłoniłem się w kierunku stowarzyszenia. My czterej pisaliśmy dotąd wszystkie najbardziej wystrzałowe teksty, wyjaśnił mi Ben Patisz, a w jego głosie zabrzmiała nutka pewnej melancholii. Teraz, ponieważ i ty zacząłeś pisać, musimy i ciebie przyjąć do naszej tajnej organizacji. A dlaczego tajnej? Zaraz ci wyjaśnię. Jest tajna bo dotąd tylko cztery osoby o niej wiedziały, od tej chwili pięć. A tajemnica polega na gorzkiej prawdzie, że mianowicie teksty szlagierów może pisać każdy. Sprowadziliśmy cię tutaj w celu ostrzeżenia. Jeśli naszą tajemnicę zdradzisz, możesz na mnie polegać. Dziękuję, ale to jeszcze nie wszystko. Nasza organizacja ma swój kodeks przykazań. Od ścisłego przestrzegania tego kodeksu zależy nasza przyszłość materialna. Oto przykazanie pierwsze: Nie będziesz pisał tekstu na poczekaniu. Ty temu przekazaniu wprawdzie uchybiłeś, ale przez nieuświadomienie. Powinieneś zrozumieć, w jakie tarapaty byśmy popadli, gdyby nagle doszło do publicznej wiadomości, że wystrzałowy szlagier można spłodzić w dziesięć minut tydzień najmniej tydzień o to czego musisz wymagać. Ile czasu naprawdę będziesz pisał, to już nikogo nie powinno obchodzić. Jeśli o mnie na przykład chodzi, to pisuję swoje teksty w drodze do wydawcy. Drugie przykazanie. Nie pozwolisz nigdy zmienić choćby jednego słowa. Ludzie muszą być przekonani, że twoje teksty są wynikiem długiej, mozolnej pracy, że każde słowo, nawet najprostsze i najgłupsze, szlifowałeś całymi godzinami. Przykazanie trzecie. Nie pozwolisz, aby kiedykolwiek twój tekst inaczej się pojawił, jak tylko śpiewany. Kiedy jest śpiewany, traktuje się go zwykle jako coś ubocznego. Bez melodii natomiast od razu wyjdzie na jaw, że jest czystą bzdurą. Oczywiście, nie przerywaj. Przechodzę teraz do najważniejszego punktu do problemu honorarium. Jest czynem absolutnie zbrodniczym brać za tekst poniżej 1200 funtów. Weźmiesz, weźmiesz mniej, nikt ci nie uwierzy, ile nieprawdopodobnego trudu, ile intelektualnych i emocjonalnych wysiłków kosztowało ci pisanie. W związku z tym wskazane jest nawet skarżyć się od czasu do czasu na bóle głowy i ogólne wyczerpanie. Na koniec jeszcze jedno. Już nie prawo, nie przykazanie, raczej gentleman's agreement. Żaden członek naszej organizacji nie powinien w żadnym wypadku pisać więcej niż tysiąc tekstów rocznie. Oświadczyłem, że podpisuję się pod wszystkimi postanowieniami Statutu. W krótkiej, ale robiącej silne wrażenie ceremonii, zostałem zaprzysiężony, po czym wręczono mi legitymację członkowską numer 5. Około północy zakończyliśmy nasze tajne posiedzenie odśpiewaniem zaimprowizowanego hymnu. My jesteśmy te, my jesteśmy te, my jesteśmy te kściarze. Ukrywamy swe, ukrywamy swe, ukrywamy swe twarze. Efraim Kiszon, kredyt długoterminowy. Aby zabudować wodoszczelnie balkon, potrzebujemy pieniędzy. Aby zdobyć pieniądze, możemy albo napaść na bank, Albo wziąć pożyczkę. Jeśli chodzi o mnie, to napadłem na bank, aby wziąć pożyczkę. Jeśli właściwie zrozumiałem, szanownego pana, to pragnie pan zaciągnąć pożyczkę, która by ustabilizowała jego osobiste położenie gospodarcze, rzekł pan Faintuch, właściciel Banku Faintucha, zarazem przewodniczący rady nadzorczej tego banku. Będziemy sobie poczytywać za szczególny honor, jeśli uda nam się służyć panu odpowiednią gotówką. Jednocześnie pragnąłbym panu wyrazić podziękowanie, że zechciał się pan zwrócić ze swoją sprawą do naszej instytucji. Pertraktacje nasze zaczęły się na takim właśnie poziomie. Zwłaszcza pan Feintuch posiłkował się wyrażeniami szczególnie wyszukanymi i równie uprzejmymi jak taktownymi. Doświadczony finansista, wyraźnie, powziął głęboką sympatię do mnie już w tym momencie, gdy tylko wkroczyłem do jego ze smakiem urządzonego biura. Dowiodły tego choćby owe dwie pełne godziny, które upłynęły, zanim rozmowa osiągnęła stadium opisane na wstępie. Pan fajntuch rozwinął wpierw moralne aspekty mego przypadku, potem humanitarne, wreszcie finansowo-polityczne. Obywatel, to znaczy ja. Celem zabudowania swego balkonu musi dysponować określonym kapitałem. W związku z czym towarzystwo, czyli pan Faintuch, podejmuje stosowne kroki, które jemu obywatelowi umożliwią zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb. Nie, nie jesteśmy li tylko finansistami, podkreślił pan Fajntuch, Jesteśmy też ludźmi szczególnej prawości. Wie pan niewątpliwie Szanowny Panie, że słowo kredyt pochodzi od łacińskiego. Kredere, to znaczy wierzyć, mieć zaufanie. I w rzeczy samej, nasze przedsiębiorstwo może funkcjonować jedynie na bazie wzajemnego zaufania. Zechce Pan przyjąć najlepsze życzenia ode mnie osobiście i od całej naszej instytucji wraz z jej współpracownikami. Podnieśliśmy się z przepastnych głębin foteli klubowych i wymieniliśmy serdeczne uściski dłoni. No tak. Zrasumował pan faintuch nasze pertraktacje. A jaka jest wysokość kwoty, której by pan sobie życzył? Sześć tysięcy centów. Nie. Funtów. Zaraz. Zaraz. Pan faintuch przybladł. Przeprosił mnie i opuścił gabinet, aby porozumieć się ze swoimi dyrektorami. Pół godziny później był już z powrotem. Na twarzy miał przyjazny, choć nieco napięty uśmiech. Czy hipoteka Pańskiego mieszkania, jeśli wolno zapytać, jest już obciążona? Nie. Dzięki Bogu. Westchnienie ulgi wyrwało się z piersi finansisty. A co do warunków płatności, to będziemy zmuszeni poprosić pana o wystawienie podżyrowanych weksli na każdą miesięczną ratę z osobna. Oczywiście, odpowiedziałem. Pan Faintuch zapytał: Ile czasu będę potrzebował, aby uregulować dług? Jeśli rozłożymy panu te 6 tysięcy na okres 5 lat, miesięczna rata amortyzacyjna wyniesie wtedy 100 funtów. Nie za dużo, prawdę mówiąc, za dużo. W takim razie odpowiadałby panu jakiś dłuższy termin, nieprawdaż? Bardzo proszę. Przy dziesięciu latach rata miesięczna wyniesie tylko pięćdziesiąt funtów. Serdecznie dziękuję. Nie ma za co? W głosie pana fańtucha brzmiała życzliwość. Długoterminowe pożyczki uchodzą w okresie inflacji za doskonałą inwestycję. Zważywszy jednak interesy naszych klientów, a te mamy przede wszystkim na oku, pragnąłbym zwrócić pańską uwagę na zwyczajowo pobierane 10%. A co to znaczy? Pan Fańtuch pomanipulował trochę przy arytmometrze leżącym na jego biurku, po czym udzielił mi żądanych informacji. Od sześciu tysięcy funtów spłacanych ratami przez 5 lat płaci pan 1500 funtów odsetek. Na 10 lat daje to, zaraz zobaczymy, tysiące funtów. Nie mogłem pohamować jedynego w takiej sytuacji okrzyku aj, waj, i oświadczyłem. 3000 funtów dodatkowo, prócz rat, to jest naprawdę wielkie obciążenie. Ależ skąd? uspokoił mnie skwapliwie pan Faintuch. Nigdy byśmy nie obciążyli naszego klienta czymś takim. Wręcz przeciwnie, kasujemy te dywidendę z góry, dzięki czemu klient nie ma już w przyszłości żadnych odsetek do płacenia. Refunduje tylko nasz kapitał jako taki. To brzmiało przekonywująco. Bo wziąłbym kredyt na sześć tysięcy funtów i 10 lat. Od razu odciągnęliby mi z tego odsetki, dostałbym wprawdzie do ręki tylko trzy tysiące funtów, ale śpiewając, oddałbym sobie radę z tą śmieszną ratą 50 funtów miesięcznie przez najbliższych 10 lat. A przy terminie 20 lat byłbym w jeszcze lepszej sytuacji. Dałem panu fańtuchowi do zrozumienia, że termin 20-letni wydaje mi się atrakcyjniejszy. No, jak pan sobie życzy? Pan fajntuch był uosobieniem przychylności. Od 6 tysięcy funtów za 20 lat odsetki wynoszą 6 tysięcy funtów, ale za to rata miesięczna tylko 25 funtów. Błyskawicznie przeprowadziłem w pamięci obliczenie. Jeśli teraz Pożyczę 6 tysięcy funtów, z których natychmiast potrąci mi się 6 tysięcy funtów, nie będę się już właściwie o nic martwił. A głupia rata 25 funtów miesięcznie no przecież mnie finansowo nie zarżnie. To, że dziś, gdy stopa inflacji rośnie z dnia na dzień, dostaje się mimo wszystko pożyczki, graniczy wprost z cudem. Kto wie, co pieniądz będzie wart za 20 lat. Ale na tym niech sobie głowę Łamią bankierzy. Jeśli o mnie chodzi, to żaden termin nie jest za długi. Zuchwała myśl błysnęła mi w głowie. Panie fajntuch, powiedziałem pogodnym głosem, jakby to było, gdyby mi pan udzielił kredytu na trzydzieści lat? Pan fajntuch pomyślał chwilę. Moja bezgraniczna żądza pieniędzy zdawała się nie przypadać mu do smaku. No tak, e, rzekł w końcu, no czemu nie? A więc 30 lat pomanipulował znowu przy arytmometrze. W ten sposób rata miesięczna zmniejsza się do szesnastu i pół funta. Istotnie, bagatelka. Procenty od 6 tysięcy za 30 lat wyniosą w sumie 9 tysięcy funtów. To z kolei obciąża mnie dodatkową kwotą 3 tysięcy funtów. Sięgnąłem po książeczkę czekową i wręczyłem panu Fańtuchowi czek na te 3 tysiące, po czym podpisałem 360 starannie oddatowanych skryptów dłużnych po 16,5 funta każdy. Wreszcie przystąpiliśmy do wypełnienia formularzy obciążenia hipoteki mojego mieszkania, że ranci podpiszą jutro. Najlepsza z wszystkich żon nie wydawała się być zachwycona transakcją. Mógłbym przecież jej zdaniem rozciągnąć termin na pięćdziesiąt lat. Genialne! Genialnie pomyślane! Odpowiedziałem sarkastycznie. A skąd miałbym wziąć dziewięć tysięcy funtów na zapłacenie odsetek pobieranych z góry? Karcące spojrzenie i odpowiedź. To nie jest wcale takie trudne. Moglibyśmy wziąć na to długoterminową pożyczkę. Iście. Kobieca logika.